Polityka klimatyczna Unii Europejskiej niestety jest przykładem zwycięstwa ideologii nad rozumem i rozsądkiem. Bezwzględnie konieczne jest urealnienie polityki klimatyczno-energetycznej tak, by stała się instrumentem wzmacniania bezpieczeństwa i gospodarki Europy. Niestety lewicowo-liberalny mainstream chce de facto doprowadzić do deindustrializacji Europy. Chcecie Państwo zwiększyć ubóstwo energetyczne, które już obejmuje 40 milionów ludzi, a propozycje dotyczące mobilności doprowadzą Unię Europejską do uzależnienia od Chin. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej prawie 90% komponentów fotowoltaiki pochodzi z Chin. Państwu to nie przeszkadza. Podobnie jest z bateriami elektrycznymi. Niczego Państwo nie nauczyliście się od tej sytuacji, którą przyniósł nam COVID. Przecież COVID wyraźnie pokazał, że długie łańcuchy dostaw można w każdej chwili zablokować i przeciąć. My musimy zadbać o bezpieczeństwo również żywnościowe obywateli, a Państwo również w tę sferę chcecie uderzyć. Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Europejczycy przed Waszym szaleństwem się obronią. Pokażą tej ideologii czerwoną kartkę w wyborach do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku. Dziękuję.